Zapraszam każdego z Państwa do zabrania głosu. Proszę bardzo, pan Piotr Nastałek. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Piotr Nastałek, Stowarzyszenie z Podniesioną Głową. Proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim widzę, że panowie policjanci robią nam tutaj bardzo duże audytorium. Jest ich chyba 3 razy więcej niż nas. No ale fajnie, bo dzięki temu zgromadzenie jest bardziej liczne. Proszę Państwa, my jako stowarzyszenie nawiązaliśmy współpracę z samoobroną i skupiamy się na naszej działce. Naszą działką, proszę Państwa, jest sądownictwo rodzinne i w ogóle sądownictwo, ponieważ z racji naszych batalii, które prowadzimy już 3 rok pod Sądem Rejonowym dla Warszawy, Pragi Południa, proszę Państwa, postanowiliśmy pójść z naszymi działaniami trochę dalej. Proszę Państwa, na pewno wielu z Was słyszało o takim zjawisku jak alienacja rodzicielska. To bardzo różnie się traktuje. Jedni uważają, że czegoś takiego nie ma, że terminologia jest niewłaściwa. Okej, izolacja rodzicielska niech załatwi, że tak powiem, ten temat. Proszę Państwa, jest to w wielkim skrócie obrzydliwa działalność mająca na celu po rozpadzie rodziny odizolować dziecko przez jednego rodzica od drugiego rodzica, czego w sumie dochodzi korzyść w postaci wysokich alimentów, ponieważ, proszę Państwa, przed polskimi sądami istnieje takie wytłumaczenie, że jeżeli jeden rodzic jest odizolowany przez drugiego rodzica od dziecka i nie pozwala mu się w żaden sposób wychowywać czy spędzać czasu z tym dzieckiem, to znaczy, że ten rodzic w ogóle nie ma kontaktu z dzieckiem, dlatego musi płacić wydumane bardzo często, proszę Państwa, alimenty. Alimenty, które często sięgają do 60%, proszę Państwa, zarobków. I niestety żyjemy w państwie, gdzie jest oficjalna segregacja ze względu na płeć w sądach rodzinnych. Jesteśmy jako mężczyźni, proszę Państwa, w tych sądach dyskryminowani. Tak, w środku Europy, w kraju podobno cywilizowanym jest coś takiego jak dyskryminacja ze względu na płeć. Inaczej nie można tego wytłumaczyć jak ratio, które mamy w sprawach rodzinnych. 97:3, czyli 97% dzieci po rozpadzie rodziny trafia wyłącznie, uwaga, wyłącznie pod opiekę matki. Proszę Państwa, tego nie da się wytłumaczyć w żaden sposób, poza takim, że jest to oficjalna segregacja i dyskryminacja ze względu na płeć. My tutaj razem z samoobroną będziemy działać na rzecz tego, aby w naszym ustawodawstwie pojawiła się tak zwana opieka naprzemienna, co jest bardzo popularne w krajach zachodnich, a szczególnie w Skandynawii. Czyli po rozstaniu, po rozpadzie rodziny, proszę Państwa, dzieckiem, wychowaniem dziecka zajmują się obydwoje rodziców. Na zmianę. W różnych czasowych konfiguracjach, ale oboje rodziców mają wpływ i mają kontakt z dzieckiem, proszę Państwa. W Szwecji w tej chwili ponad 40% rodzin po rozstaniu wychowuje dzieci właśnie w ten sposób. Jest to właściwy wzorzec i powinniśmy z tego korzystać, tym bardziej, że jest masę badań, właśnie między innymi zrobionych przez Skandynawów, w tym Szwedów, z których jasno wynika, że dzieci rozwijają się najlepiej w pełnych rodzinach, później w rodzinach z opieką naprzemienną, później niestety wtedy zaczynają się problemy, kiedy dziecko jest izolowane od jednego z rodziców. I to jest odpowiedź, dlaczego, proszę Państwa, w szpitalach, ja tu pokazuję, ponieważ z tą stronę tutaj mamy szpitale psychiatryczne dziecięce przy ulicy Żwirki Wigury, dlatego szpitale psychiatryczne w Polsce dziecięce są przepełnione, ponieważ, proszę Państwa, właśnie lądują tam dzieci, które są izolowane najczęściej od ojców. Po prostu dzieci są wkręcane w batalię sądową, nie wytrzymują tego psychicznie i niestety wymagają pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. I teraz to nawiążę do tego, co tutaj powiedział Krzysztof, proszę Państwa, o tym, że pan Ziobro miał tutaj zmieniać, walczyć z kastą, z sądami. Proszę Państwa, my na Pradze Południe zetknęliśmy się z czymś, o czym mówimy wprost. Zorganizowana grupa przestępcza, proszę Państwa, handlująca sprawami. Ponieważ postanowienia i działania sędziów, które tam mają miejsce,
nie dadzą się w żaden logiczny sposób wytłumaczyć. Dzieci powierzane są, proszę Państwa, przestępcom narkotykowym, rodzicom skazanym za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad tymi dziećmi. Tego typu rzeczy, proszę Państwa, się tam dzieją. I tych przykładów moglibyśmy tutaj wymieniać całą masę. Dlatego we współpracy z samoobroną będziemy dążyli do tego, żeby, proszę Państwa, po pierwsze w rodzinnym kodeksie wprowadzić coś takiego jak opieka naprzemienna jako start, jako punkt wyjścia. Od tego wychodzimy, jest opieka naprzemienna i dopiero ewentualnie rodzice i sąd ustalają, w jakich konfiguracjach czasowych, czy to będzie 50 na 50, czy 30 na 70, 35 na 65% czasu i tak dalej, i tak dalej. Nie może być tak, proszę Państwa, że w Polsce są setki tysięcy dzieci, które są, proszę Państwa, sztucznymi sierotami, ponieważ mają obydwoje rodziców, natomiast tak naprawdę celowo są izolowane od jednego rodzica, najczęściej ojca. A to się przekłada na całą masę, proszę Państwa, nadużyć. Można powiedzieć wprost, że całe grupy zawodowe żerują na krzywdzie dzieci i na krzywdzie rodziców. Psychologowie, pedagodzy, sędziowie, kuratorzy sądowi, OPS-y, adwokaci. Tyle, proszę Państwa, grup zawodowych żyje z rodziców, którzy się rozstają, a później z batalii o dziecko, o te wszystkie rzeczy. Tego, proszę Państwa, w cywilizowanym kraju być nie może i my będziemy robili wszystko, aby doprowadzić, aby ten proceder się zakończył. Sprawa kolejna, proszę Państwa, naszej współpracy tutaj z samoobroną jest odebranie sędziom immunitetów i karanie ich z kodeksu karnego za absurdalne, niezgodne z logiką postanowienia, proszę Państwa, krzywdzące podsądnych dzieci, dorosłych i tak dalej. Nie może być tak, że w nowoczesnym, rzekomo kraju w środku Europy, proszę Państwa, jest grupa zawodowa, kasta absolutnie niekaralna, absolutnie nieusuwalna, proszę Państwa. Mówiąc wprost, kolokwialnie, jeżeli psychol zostanie sędzią, ktoś, kto lubi z premedytacją krzywdzić innych i ma z tego radość, a z takimi osobnikami w sądzie niestety rodzinnym się spotkaliśmy, to proszę Państwa, nie ma na niego bata. To ten osobnik, czy ona, jest nieusuwalna i niekaralna. I dlatego, proszę Państwa, w sądach jest tak wiele absurdów, tak wielu poszkodowanych. Tutaj za mną stoją osoby, gdzie właściwie każda z nich mogłaby Wam opowiedzieć kryminał. Opowiedzieć takie historie, jakie spotkały nas wszystkich w sądach, że głowa mała, tak jakbyście czytali czy oglądali film kryminalny. Tego być nie może. W większości państw europejskich sędziowie nie mają immunitetów, więc dlaczego u nas jest coś takiego? Obłęd. Poza tym będziemy działać na rzecz tego, aby sędziowie, którzy zostali skazani wyrokiem karnym, tracili dożywotnio możliwość pracy w zawodach prawniczych. To, proszę Państwa, postawi do pionu tych zdegenerowanych ludzi, którzy właśnie zostali zdegenerowani przez bezkarność i przez to, że nie można ich w żaden sposób usunąć. Będą wyrzucani z zawodów prawniczych, nie nadajesz się na sędziego, do grabi, do łopaty, gdzieś tam indziej, proszę Państwa. Nie może być tak, że tak jak wspomniałem, jest jakaś kasta nadludzi, że wręcz. Nie ma na to naszej, proszę Państwa, zgody. Także z mojej strony to wszystko. Marcin, zapraszam. Ja dosłownie kilka słów, ponieważ Piotr tutaj już tematykę mocno rozwinął. Marcin Jaskulski, Stowarzyszenie z Podniesioną Głową. I sympatyk Samoobrony RP, być może również w pewnym momencie członek tej organizacji, ponieważ jako jedyna partia polityczna, mimo to, że nie weszła do Sejmu, nie wystartowała przez różne takie perypetie też, które gdzieś były jakieś płody pod nogi rzucane, postawiła właśnie opiekę naprzemienną i pozbawienie sędziów immunitetu. Ja tu już w szczegóły też wchodzić nie będę. Panowie, którzy tu stoją, dziękujemy, że jesteście, policjanci, funkcjonariusze. Też wiem o tym, ponieważ akurat nie od tych panów, bo panowie tu nie chcą rozmawiać i ja to rozumiem, są służbowo, my jesteśmy na konferencji, proteście właściwie. Ale znam wielu funkcjonariuszy, którzy w sądach przez tak zwanych sędziów
byli traktowani jak szmaty. I to, żeby pozbawić sędziów immunitetów, powinno być obowiązkiem pana Ziobry. Panie Kaczyński, ja słyszałem w telewizji nie tak dawno, jak pan mówił o tym, że trzeba pozbawić sędziów immunitetu. Jeżeli pan to podtrzymuje, to my wszyscy tutaj, którzy stoimy, jesteśmy za panem. Popieramy pana w tym, aby pozbawić sędziów immunitetu. Dlaczego? Sędzia Małgorzata Orzech-Placek z Sądu Rejonowego dla Warszawy, Pragi Południe w Warszawie, kiedy zaczęliśmy około 3 lat temu protesty cotygodniowe pod tym sądem, w końcu ten sąd opuściła. Ale gdzie poszła? Do Zbigniewa Ziobry. Siedzi sobie w ministerstwie, w Departamencie Usług Legislacyjnych Sądów i bierze drugą pensję. Nagroda. Bo warto mieć pożytecznych idiotów, których można delegować do danych spraw na terenie całej Polski. Jak trzeba, to się wysyła. Ojciec tej sędzi poszukiwany listem gończym. Co więcej, były tajny współpracownik służb bezpieczeństwa o pseudonimie Wacek. Czy taka wolna Polska potrzebuje takich sędziów z takim rodowodem? Ktoś mi powie, że no, od ojca nie przechodzi. Ale jeżeli te przekręty, które robił jej ojciec, robił wtedy, kiedy ona była dyrektorem tej firmy, dyrektorem handlowym, to czy ona przypadkiem nie uczestniczyła w tych przekrętach? Byliśmy kilka razy pod Ministerstwem Sprawiedliwości. Składaliśmy pisma do ministra Ziobry. Panie ministrze, nic pan z tym nie zrobił. Panie Jarosławie, czy pan toleruje to, że pana minister sprawiedliwości i prokurator, to moim zdaniem to jest takie trochę rozdwojenie jaźni, bo prokurator generalny i minister sprawiedliwości to są dwa przeciwstawne urzędy, które po prostu powinny ze sobą walczyć. I być może właśnie dlatego nic nie robi z takimi osobami. To jest po prostu pośmiewisko. Pośmiewisko, że wymiar sprawiedliwości silnej, odrodzonej po komunie Polski jest znowu zasiewane przez takich, którzy kiedyś po prostu zdradzali swoich towarzyszy, przyjaciół w walce, szczególnie w Solidarności. I czy tak ma wyglądać ta Polska? Nie. My będziemy zbierali podpisy pod projektem ustawy obywatelskiej o zniesieniu sędziom immunitetu. My nie godzimy się na generałów, którzy strzelają sobie w gabinetach, bo my za to płacimy. My chcemy mieć porządnych szefów policji. Chcemy mieć dobrze opłacaną policję, wyszkoloną, ale nie polityczną. Policja po 89 roku odbudowywała swój statut. Stawała się firmą zaufania publicznego. A wy to wszystko przez ostatni okres czasu zeszmaciliście. Ludzie nie chcą przychodzić do tej formacji. Bo dowódca powinien mówić za mną, a nie rozkazywać, co kto ma zrobić. I tacy dowódcy kiedyś byli. Dziękuję. Witam państwa serdecznie. Marcin Prędki, tata 10-letniej Maj. Dziecka celowo wielokrotnie krzywdzonego. Proszę państwa, odniosę się tutaj do dwóch spraw. Pierwsza to do prawa rodzinnego, do tego, co się wyprawia w naszym kraju. Przede wszystkim do alienacji rodzicielskiej. To, co samoobrona ma na sztandarach. Przeciwdziałanie okrutnej przemocy psychicznej wobec naszych kochanych, bezbronnych dzieci. Gdzie, proszę państwa, jest przyzwolenie na to? Niestety, nasz kraj jest w Europie jako zagłębie alienacji. Do nas dzieci się porywa. Dlaczego? Dlatego, że tutaj jest to legalizowane. W naszym kraju za porwanie rodzicielskie pełnoprawnemu opiekunowi z dnia na dzień odizolowując dziecko od drugiego rodzica praktycznie nic za to nie grozi. Jedynie co to? Zagrożenie karą pieniężną. I nic. Dziecko niszczy się psychikę. Manipuluje nim. Dziecko poddawane jest okrutnym torturom psychicznym. Co z tym się robi? Nic. Osoba taka jest bezkarna.
Panie Kaczyński, panie Ziobro, żądamy i domagamy się wprowadzenia zmian w prawie, aby opieka naprzemienna była jako pierwsza brana pod uwagę w przypadku rozstania się rodziców, żeby nasze polskie kochane dzieci nie stawały się celowym narzędziem do walki w rękach alienacji rodzicielskiej, bo dziecko tak samo kocha tatę i tak samo kocha mamę, tak samo chce mieszkać z mamą i tak samo chce mieszkać z tatą. To jest tylko i aż takie naturalne, ciężkie do zrozumienia przez większość społeczeństwa w sądach, gdzie tutaj poprzednik, pan Piętnastołek, powiedział zgodnie z danymi statystycznymi, 97% dzieci trafia pod opiekę kobiety, mamy. To tylko 3% mężczyzn się nadaje? Nie. Nie i mówimy stop stanowczo takim działaniom. Kolejną sprawą, którą chcę tutaj poruszyć, jest to, żeby odebrać immunitety sędziom. Bo sam, proszę Państwa, napotkałem dobrego sędziego w swoim życiu, w sprawie rodzinnej. Także, proszę Państwa, poznałem sędziego, którego poddaję cyklicznie, teraz będę poddawał cyklicznej krytyce za działania wymierzone specjalnie przeciwko rodzicowi i dziecku, działając z nim niezgodnie z prawem. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, 20% sędziów około nadaje się do tego, co robi. Reszta powinna zmienić zawód, bo hańbią togę. To, co się dzieje, jest to niewyobrażalne. Rodzice, proszę Państwa, przez tak nierzetelne wyroki doprowadzają do samobójstw, palą się pod sądem czy w innych okolicznościach. Są tego przykłady. Przykłady nam znane na cały kraj, żeby rodzic podjechał pod sąd w Przemyślu, podpalił się na proces izolowania go od drugiego, od kochanej córeczki? Niewyobrażalne. Jeżeli, proszę Państwa, kolejny przykład, lekarz psychiatra ze Szczecina poprzez alienację rodzicielską nie wytrzymał. Nie popieram tego, co zrobił, że wszedł siekierem do sądu. Ale zobaczcie, proszę Państwa, jak złamano psychiatrze psychikę poprzez alienację rodzicielską. Kto został za to ukarany? Tylko lekarz psychiatra, nie osoba stosująca przemoc. Więc proszę Państwa, jeżeli dajesz się dowody na przemoc na dziecku, na poddawanie torturom psychicznym, na przemoc fizyczną, na akty pedofilskie, na przeróżne sytuacje, a jest to tuszowane, zamiatane pod dywanik, między innymi przez prokuraturę, OPS-y, burmistrza czy szkołę, to ludzie kochani, gdzie rodzice, obywatele mają szukać pomocy? Żądamy i domagamy się gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości. To, co Staszek Milewski ma na sztandarze swoim, 12 gniewnych, czyli ława przysięgłych, nie będzie dochodzić wtedy do wałów i przekrętów, do przyjmowania korzyści majątkowych, tak jak gdzieś w Ostrołęce, za ćwiartkę świniaka. Kochani ludzie, wyrok kupić za ćwiartkę świniaka? Kto to widział? To są fakty. Czy ktoś za to został pociągnięty do odpowiedzialności? Nie. Pan Tomasz Komenda. Wiecie sami doskonale, jak oszyto mu buty. Kto tego poniósł konsekwencje? Oprócz niego samego. Nikt. Ten sędzia dalej orzeka. Prokurator z penisem biega po ulicach, w sklepie. Nic. Kolejny sędzia gwałci koleżankę sędzię. Cisza. Jak długo ma tak być? Stanowczo sprzeciwiamy się temu, takim działaniom, niezgodnie z prawdą, żeby, proszę Państwa, sąd apelacyjny w Warszawie pana Józefa Budki stwierdzał prawomocnie, proszę Państwa, że 32,6 jest mniej od 30? To należy się głęboko zastanowić. Kto ma nie po kolei w głowie? My jako społeczeństwo, czy te osoby, które czują się bezkarne? Dziękuję Państwu serdecznie. Szanowni Państwo, my zebraliśmy się pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiemy, czy szef tej partii jest w środku, czy go nie ma, ale zwracamy się do niego.
bo pan, panie naczelniku, zarządza tym wszystkim w państwie. Pan pociąga za sznurki. Pan reguluje kto, co i jak może. Pana pogrożenie likwiduje czasami człowieka. To pan 9 września 2022 roku na spotkaniu w Mielcu powiedział głośno i publicznie do mikrofonu, że rozlicza pan ludzi z tego, co robią źle, a jeden nawet poniósł śmierć. I do dziś nie określił pan tej osoby. Zwraca się do pana setka Polaków, setki Polaków i pyta, kto tym jednym był. Dlatego też teraz pozwolę sobie odczytać hasło z baneru. To jest nasz baner, Stanom Obrony Rzeczpospolitej Polskiej. I to jest napisane. Mi już brakuje słów. Ja w życiu popełniłem dużo błędów. Niekiedy powiedziałem coś za dużo. I wtedy wszyscy krytykowali. Ale kiedy mnie zabraknie, to nastąpi cisza. A złodzieje w białych rękawiczkach będą rozkradali i rozkładali kraj. I to są słowa z lipca 2011 roku. W sierpniu wiemy, co się stało. Tu wisi baner przede mną, przywrócić godność prawu. Ale z kim przywrócić? Z panem Zbigniewem? Pamiętacie to słynne powiedzenie, hasła Andrzeja Lepera, Balcerowicz musi odejść. Współczesna samoobrona mówi do naczelnika państwa i do wszystkich w Polsce. Zbigniew Ziobro musi odejść. Z nim nie dokona pan żadnej reformy sądownictwa. Nie osiągnie pan sukcesu. A musi pan bardzo zabiegać, żeby 15 społeczeństwo chciało zagłosować na pana struktury. Bo jest coraz gorzej. Wszyscy widzimy, jak jest. I nie pozwolimy na to, żeby, jeżeli by udało się panu wygrać jeszcze jedną kadencję, żeby pan przetrwał ją przez 4 lata. Nie ma takiej możliwości. Nie ma zgody społeczeństwa polskiego na takie niszczenie kraju. Panie Jarosławie, naczelniku państwa, czas zastanowić się i przed odejściem na emeryturę zrobić coś dobrego dla Polek, Polaków i Polski. To jest zadanie dla pana od Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej. I myślę, że pan doskonale wie, co powinien pan zrobić. Pan to czuje każdą komórką swojego ciała, ale broni się pan na razie. Ale jeżeli naród powie nie, to nie będzie pan miał innego wyjścia. Ja wiem, że ciężko panu będzie, bo ciężko się rozstaje każdemu ze swoim miejscem, swoim stanowiskiem i tym, co pan dokonuje, tym zarządzaniem. No ale niestety, czas na zmiany. I dobrze, kiedy tu przyjechaliśmy, nie mogliśmy rozwiesić banerów przy waszej siedzibie blisko przy wejściu. Jeden powiesiliśmy przy ulicy. I dobrze się stało. Dobrze się stało, bo tysiące kierowców i pasażerów autobusów przeczytało ten baner, o którym przed chwilą powiedziałem. Na koniec swojej wypowiedzi chciałbym jeszcze raz zaakcentować hasło z baneru. Przywrócić godność prawu. Bez tego nic nie zmienimy. Na warszawskim sądzie okręgowym jest napis, że sprawiedliwość jest ostoją mocy i siły Rzeczpospolitej. Żeście te hasło podeptali, zniszczyliście. I dla takich ludzi jak Zbigniew Ziobro nie ma miejsca w polskim rządzie, bo inni będą pracować, urobią się po łokcie, a jedna jego decyzja, jedno jego wyjście, ten szeryfowski marsz zmienia wszystko, niweczy. Kończą się w związku z tym szanse na współpracę z nim. I Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej będzie do tego dążyć, by już nigdy więcej Zbigniew Ziobro nie objął tych dwóch funkcji w rządzie polskim. Myślę, że jeżeli, tak jak powiedziałem, uda wam się wygrać, to nikt nie wyznaczy już człowieka na te stanowiska. I o to Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej prosi i wnioskuje. Dziękuję bardzo.
Nawiązuję. Dzień dobry, Barbara Landbrych, Stowarzyszenie Podniesioną Głową, Stowarzyszenie Iskra. Nawiązując tu do wypowiedzi moich przedmówców, chciałam jeszcze dodać to, co było wspomniane odnośnie immunitetów dla sędziów, również odnośnie immunitetów dla prokuratorów. Można to zmienić bardzo konkretnie i w sposób taki prosty, ponieważ zapisane jest w ustawie o prokuraturze artykuł 152 i ten należałoby uchylić. Tak samo w artykule 128 ustawa o sądach powszechnych. Ponadto zwracam się do pana ministra Ziobro, żeby odczytał maila ode mnie, który wysłałam w czerwcu i do tej pory nie mam żadnej reakcji. Chodzi o to, że dokonano kradzieży mojego majątku w Sądzie Rejonowym w Łomży. Obecnie pismo przyszło z ministerstwa, z Departamentu Gospodarczego, które dostała prezes Sądu Rejonowego w Łomży, która w ciągu 7 dni zobowiązała mnie do podania przyczyn odnośnie nieprawidłowości. Sama nadzorowała przestępczą licytację, w związku z tym miała pisma moje z 24 kwietnia i z 25 kwietnia i nic z tym nie zrobiła. Po prostu zlekceważyła i przekazała do sędzi referent, która również nic z tym nie zrobiła. Zlekceważyła sędzia Małgorzata Jędrzejewska również Stowarzyszenie Iskra, które brało udział na posiedzeniu 19 maja, ponieważ w trybie artykułu 45 powinna zaprzestać czynności, a tego nie zaprzestała. W związku z tym pani prezes Sądu Rejonowego Ewa Kłapecz-Kalinowska dostała pismo ode mnie, że w ciągu 7 dni ma przywrócić, uchylić wszystkie wydawane postanowienia, protokół sfałszowany z 19 maja, ma przywrócić wszystkie czynności sprzed datum 19 maja 2023 roku. Jeżeli nie, to znajdziemy się ze sprawą w Strasburgu. Dziękuję. Proszę Państwa, ja wierzę, że ten deszcz, który na nas nadciągnął, nie jest po to, żeby zakończyć protest nasz pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, ale jest to płacz boski nad tym, co Prawo i Sprawiedliwość wyprawia w Polsce. Myślę, że najwyższy czas zakończyć ten chocholi taniec i oddać władzę innym. I wierzę, że naród polski 15 października dokona tej historycznej zmiany, bo nie ma nic gorszego jak trzecia, czwarta, piąta kadencja, która nic nie wniesie dla nas, dla Polaków, która będzie dalej przedłużaniem stanu, który istnieje. Dlatego czas na zmiany i o to wnioskujemy i o to będziemy walczyć. Tak jak rozpoczynałem zgromadzenie, ze względu na pogodę, muszę je też zakończyć. Chciałbym serdecznie podziękować panom policjantom, którzy sprawili się dziś na przysłowiową szóstkę. Grzecznie, uprzejmie, elegancko. Myślę, że należą im się podziękowania, bo to nie pierwsza nasza manifestacja i na pewno nie ostatnia. Spotkamy się jeszcze nie raz. Bo widzimy, że uczciwie, powtarzam to słowo, uczciwie i pismami niewiele załatwimy. Trzeba wychodzić na ulicę, na place i walczyć o swoje. I to zaproponujemy polskiemu społeczeństwu. Na marginesie pytają mnie, dlaczego samoobrona nie zdążyła zarejestrować list do Sejmu i Senatu. A nie wiedzą. No to spytajcie pana Zbigniewa Ziobry. Dlatego Ziobro musi odejść. Jest to nasze nowe hasło. Dlaczego w warszawskim sądzie rejestrowym ginęły akta sprawy? Nie wiadomo jakim cudem ginęły podpisy, które dostarczaliśmy. My liczyliśmy tak jak uczą w szkole, a sędziowie liczyli tak jak oni liczą. I ciągle czegoś brakowało. Pisma do przewodniczącego, pana Skaba, niewiele wnosiły.
Pan Schab pisał, że wszystko jest zgodnie z prawem i normą. Dzięki temu, że nam ukrócił rejestrację i przeciągnął ją maksymalnie, dostał awans, został przewodniczącym Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zbigniew Ziobro nazwę partii zmienił w 2 dni. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej robiła to przez 11,5 miesiąca. Pogratulować. Panie Zbigniewie, panu już dziękujemy. Mając na uwadze pogodę, czas i te wszystkie niuanse, które nas dotyczą, dziękujemy stacji TVN, która przybyła na naszą konferencję. Zamykam Zgromadzenie Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej przy siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie, za wysłuchanie i za pobyt z nami. Kłaniam się.